Brawo! Chodź! Panie pułkowniku, dowódca uroczystości, podpułkownik Benda melduje pod oddziały 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej do uroczystego apelu z okazji przysięgi wojskowej. Flagi państwowej i odebrana zostanie hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Uprzejmie proszę o godne zachowanie podczas grania hymnu państwowego. Dowódcą posztu flagowego na dzisiejszej uroczystości jest podporucznik Sebastian Pisowolski, flagowy starszy kapral Agata Grzech, a asystuje starszy szeregowy Paula Szymiński Skarpacz. Brygada Waszasz, na prawo, spać! Podczas flagowy, Waszasz! Flagę państwową podnieś! Szanowni Państwo, niezmiernie miło mi powitać Państwa w imieniu dowódcy 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej na dzisiejszej uroczystości.
Marsz! Zjadaj składające przysięgę. Marsz, marsz! Pięć kroków na wprost. Marsz! Żołnierze wyróżnieni złożenie przysięgi na sztandar. Do sztandaru. Marsz! Do przysięgi. Żołnierze, powtarzajcie za mną słowa roty przysięgi wojskowej. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bronić jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży Konstytucji. Strzec honoru żołnierza polskiego. Strzec honoru żołnierza polskiego. Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny. Za sprawę mojej ojczyzny. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. O! Przysiędzę. Wyróżnieni żołnierze, do szyku, marsz! Pod oddziały składające przysięgę, w tył, zwrot! Sześć kroków na wprost, marsz! W tył, zwrot! Na prawo, patrz! Łącze sztandarowe. Masz nasz. Do szyku. Marsz. Pan z wami. I z duchem twoim. Bóg, który powołał was do służby naszej ojczyźnie, niech wam udzieli swego błogosławieństwa, byście mogli godnie wypełniać żołnierskie powołanie. Amen. Nasz Pan Jezus Chrystus, który do końca nas umiłował, niech sprawi, abyście jako żołnierze w trudnej służbie wojskowej dla Rzeczypospolitej byli zdolni oddać nawet życie. Amen. Duch Święty, Duch Męstwa i Rady, niech wam pozwoli godnie i z honorem spełniać wasze żołnierskie obowiązki. Amen. Niech was i całą naszą ojczyznę błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Boże mocny, który w ręku trzymasz losy ludzi, nie pomnij na grzechy nasze, ale wzmocnij z wysokości siły Twojej i pobłogosław tych żołnierzy, synów i córki naszej ojczyzny. Daj im czystość i prawość myśli i serce nieustraszone, aby w cieniu sztandaru z odwieczną prawdą Bóg, honor, ojczyzna podążali jak pod obroną i osłoną świętych i dochowali przysięgi żołnierskiej do końca swego życia. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca oraz społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi teraz i zawsze i na wieki wieków. Niech wam błogosławi Pani, niechaj was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad wami, niech wam miłości będzie. Nie
Nie pokróci wam twarz przemku wam i da swój święty pokój. Brygada, spocznij! Proszę, dowódcę 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownika Dariusza Wyszkowskiego, o zabranie głosu. Szanowni Państwo, drodzy goście, niezwykle cieszy mnie, że możemy spotkać się i wspólnie świętować kolejną przysięgę wojskową żołnierzy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dziś jesteśmy tutaj w Czarnkowie, w miejscu o bogatej historii, którego miejsce tego korzenie sięgają początków państwa polskiego. Za chwilę pododdziały 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia generała brygady Stanisława Taczaka przegrupują się do defilady. Brygada Baszasz do defilady. Ugrupowanie marszowe, kierunek prawo, maszerować. Brygada spocznij. Baszasz, Baszasz, prawo, Yeah.
Za mną! Przypomnę Państwu, że w dniu dzisiejszym uroczystą przysięgę wojskową złożyło 82 żołnierzy obrony terytorialnej. To już kolejna przysięga żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową w 12. Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Szanowni Państwo, żołnierze udadzą się teraz zdać broń i wyposażenie. Oczekowani na najbliższych w imieniu władz miasta i powiatu zapraszam rodziny przyjmujących żołnierzy na poczęstunek do namiotu gastronomicznego usługowanego obok fontanny. Dajcie mu chwilę.